Ok, dobra, oglądamy. Spartiatik! Osiemdziesiąty odcinek Awantura o Kasy! To, same czwórki odcinek, to może ten... Siema. Nie no, Random Bruce na tym szocie jest mocny, no. Jest mocny. On nie przejmuje się niczym po prostu. Witam, witam. Dobry wieczór, Krzysztof Lubisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Tak, dzisiaj chyba tak. Awanturować się o kasę mogą nie tylko gracze w studiu, ale także Państwo przed telewizorami. Oto czarna skrzynia. W tej skrzyni znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z Państwa, kto pierwszy poda, jaka kwota znajduje się w skrzyni, otrzyma... Ty, wrócił konkurs! Należy wysłać SMS pod numer 7269 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli wpiszą Państwo za dużą kwotę, otrzymacie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za niską kwotę, otrzymacie odpowiedź, że za mało. I tak do skutku. Ej, nie podrożał SMS za konkurs? 244? Otrzyma całą nie było złoty coś? Zostanie poinformowana, że wygrała. Również pozostali gracze zostaną poinformowani, że gra jest skończona. Inflacja. Życzę Państwu powodzenia, rozwiązanie konkursu w następnym programie. A my rozpoczynamy awanturę o kasę. 80. odcinek. Uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to Michał Wąsowski, student prawa z Lublina. Kapitan drużyny Bogusław Wąsowski, technik mechanik z Urli. Przemysław Tyś, student informatyki z Bychawy. I Barbara Żmuda, nauczycielka z Urli. Profesor X? Jacek Konochowicz, prawnik z Białegostoku. Dorota Kaźmierczak, biotechnolog z Wrocławia. Kapitan drużyny Tomasz Szynowski, przedstawiciel medyczny z Wrocławia. Machoń. Kamila Dobrowska, może taki program powstania, no. Rzuci to Grzegorz Kaczorowski. Jak Konunowicz? Ktoś Konunowicz miał na nazwisko? Oddam, nauczycielka z Urli. Czaj. Zieloni to Jacek Konochowicz, prawnik z Białegostoku. Konochowicz. Dorota Kaźmierczak, biotechnolog z Wrocławia. Kapitan drużyny Tomasz Szynowski, przedstawiciel medyczny z Wrocławia i Kamila Dobrowolska, czyli Konoch z Warszawy. Rzuci to Grzegorz Kaczorowski, student ekonomii z Lublina. Kapitan drużyny Łukasz Klimowicz, student politologii z Lublina. Karol Pawłowicz, student politologii z Lublina. I Maria Lewczuk, studentka medycyny z Białej Podlaski. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my powitajmy po raz 19 naszych mistrzów. Daj spokój, dajcie im czarną skrzynkę już i dwa auta, żeby odpadli. Siedemnaście razy i Biszu ratował. Ogromną popularnością, ale nie tylko tutaj w studium, również w całej Polsce. Witam. Dwa miesiące już są z nami w Loży Mistrzów. 19 raz w programie i do tej pory przypomnę, że w naszej grze można wygrywać bez końca, póki się jest 19. Panowie wygrali do tej pory. Jeden ogórek kiszony. 232 402 złote i 6 samochodów. Gratuluję. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli do drugiej. Znowu wygrają, to po raz 20 zobaczymy ich w awanturze o kasę. A jeżeli im się nie powiedzie, to ich miejsce zajmie w następnym programie nowa drużyna. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Wiesz, że jestem odwrócony Andrew Tate'em i ty mam państwo socjalne na kasę? Drużyny,
które biorą udział w pierwszym etapie, otrzymują. Nie wiem, co to znaczy, ale git. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowie na pytanie. I jeżeli uda jej się odpowiedzieć prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z naszymi mistrzami, klasycznie, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Dawać już, spinuj to, spinuj to! I bisz! Dawaj jakieś dobre na start, żeby ładnie rozgrzać. To ja mama mówi na mistrzów czarni? No. No są czarni. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Żółci 300. Zieloni 400. Czarni, no. 400, mam 500, 500 po raz drugi, 500, mam 600 od zielonych, po raz drugi, 600 po raz trzeci. Żółci 600, strzelam. A, żółty się nadajesz, Petku. Za 600 zł pytanie kupiła drużyna zielonych, 1400 w puli, światowa muzyka rozrywkowa. Z którego kraju pochodzi gwiazda muzyki pop Mariah Carey? Nie mam pojęcia, ich zdam. Ale czekajcie, czekajcie. To jest Amerykanko. No to odpowiadamy ze Stanów Zjednoczonych. Tak jest! Dobra, znasz coś od niej? Zanuć. Zielonych mają w tej chwili 5800 zł, żółci 4700 i niebiescy 4500 zł. Ale wszystko się może jeszcze zdarzyć w tej grze, dlatego że różnice są bardzo małe, a ja mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Kolejne losowanie po reklamie. Co ty gadasz? Ona tego nie śpiewa na pewno. Ale niech, ale uwierzę ci. Amerykańska rodowicz, co się ją na święta odmraża? O kurde. No dobra. Witamy ponownie wszystkich Państwa po drugiej stronie telewizora. Oglądacie pierwszy etap awantury o kasę przed przerwą reklamową na delikatne spin. Prowadzenie wysunęła się drużyna zielonych, mają 5800, gonią ich żółci 4700, za żółtymi niebiescy 4500. 5 pytań do końca tego etapu. Koniec z muzyką, koniec z wędkarstwem, koniec z ortografią, koniec tupę z piłką nożną. Aj, historia sztuki. Tak o. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Jak wędkarstwo. 400 niebiescy. 400 niebiescy. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi, 500 po raz... 600 żółci. Kurde, co on taki sparaliżowany, ten żółty? Ej, oni wiedzą, że grają? Chłop nie wiedział, że go przelicytowali. 1100 all in kiedy? Może tu być. Ale pety, chłop wszedł za 1200 i gówno kupił. Szok. Pytanie kupili żółci po za 1500 zł, w puli mam aż 3400 zł. 1200 wszedł i nie kupił. Historia sztuki. W którym greckim porządku architektonicznym żłobkowane kolumny mają wolutowe głowice? Ja pierdzie. Ty, był jakiś tak koryński. Jaki był jeszcze? Joński, tak. I tyle chyba, czy coś jeszcze? Doryski, dobra. Trzeba strzelać, 33% szans. To ja daję joński. To zaczynamy sobie zobaczyć odpowiedzi, bo i tak nie wiem. Nie, nie wiesz. Bo tak jest. Możemy strzelić jeden. Dorycki? A nie, spoluty to nie są takie, no. Bo tego typu? Co to ci dało? Pamiętasz? Odpowiadamy na pytanie koryńskie. Czy zieloni uznają taką odpowiedź? Nie. Nam się wydawało, że w doryckim. A niemieckim? Już myśleliśmy o doryckim. O doryckim myśleliśmy. No, spytajmy naszych mistrzów. Wydaje nam się, że doryckim. Joński. Dobra, dobra, do kasynka trzeba się udać. No i ciekawie jest bardzo, bo 3000... Za duży fart dziś.
Kończę streama, widzowie. I ta drużyna, która przejmie tę pulę, będzie miała ogromną przewagę w grze. Sloty. W tej chwili weekend. Zieloni 4600, za nimi niebiescy 3800 i na razie na końcu żółci 3200. Panie Karolu, bardzo się pan zdenerwował. No troszeczkę. W kości w Wieśku, no racja, Wiesiek. Mamy questa z kośćmi teraz. Jego i był strzał nasz, więc po prostu. Ale pan był panie Karolu? Nie, to nie wtorek, ani sobotę. No tak, ale trzy osoby twierdziły co innego. To jak on mówi? Doński? Gramy dalej. A pani Maria się odcina. Nie, Dorycki, tak? Ja się odcinam. Jakie jeszcze były? Joński i co? No tak, oczywiście. 3400 przechodzi do puli następnego pytania. Losuje 4 kategorie do końca tego etapu. No Wiedźmin, no. Wiedźmin. Kategoria piłka nożna. Tequila, no tak to jest, nie? Zdaj, nie, zakuj, zdaj i wystraj. Dzięki, Rafis. Słucham badawczo. 300 żółci. 6 lat. 400 niebiescy. 400 po raz drugi. 500 żółci. 500 żółci, proszę. 500 po raz 600 drugi. 600 niebiescy. 600 po raz drugi. 600 700 żółci. 700, proszę, zdążył pan. 700 po raz drugi. Zieloni kara, zieloni kara, zieloni kara. Czemu? Czemu? Uratował zielony. Jeżeli im się nie uda, kary nie będzie. A zielone otrzymują ode mnie uprawnienie za brak aktywności w licytacji. Ale jak? Tym razem będzie dotkliwa kara pieniężna. Babak. Aha. Oto pytanie. No i jaką nazwę nosi nagroda dla króla strzelców przyznawana podczas Mistrzostw Świata? Tak się wydaje. Robin Hood. Złote kalesony. Ej, ty, może tak być, czy to mem? Jaki złoty but? To w gale. A, tu chodzi o gałę. Myślałem, że o strzelanie z łuku. Ja pierdziele, dziękuję bardzo. Rejemenal dał na Golibordę 100 zł, to znaczy, że wspieram łódzkiego Menela, bo to dobry stremur. Dziękuję bardzo. Jesteśmy mecenasem sztuki wyższej w tym momencie. Dziękuję bardzo. Kupię za to same wartościowe rzeczy. Proszę bardzo. To jest złoty but. Panie Bartłomiej, nie przepuszczę na kości w weekend. Wydaje mi się, że też, że to jest właśnie złoty but. Tak jest! A jaka jest najwyższa kategoria na świecie, najważniejsza dla piłkarza? Jaka jest? Ten złoty but właśnie? Ale przecież bramkarz tego nie może dostać, więc to nie może być najważniejsza. Złota piłka? Złota gała. I w czym to się zdobywa? W mundialu? Czy w czym? Jak ogólnie? Co znaczy ogólnie? Konto drużyny żółtych, która ma właśnie tyle, za nimi zieloni 4400. Aha, czy co roku jest? Okej. Potem niebiescy 3000, ale chcę uspokoić dwie drużyny, które teraz przegrywają. Trzy pytania do końca tego etapu. Jest czas na walkę. Lewandowski ma złotą gałę? Zrobił ktoś dla niego, w sensie zdobył, w sensie on sam dla siebie? Nie ma? A. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham on dla kogoś? 300, zieloni 1000, zieloni 1000. O kurde, się obcął kary. Przestraszył się kary. 1400 zieloni po raz pierwszy. 1600 niebiescy. 1700 zieloni po raz drugi. Babak niebiescy. Strzelamy. Nie wiem, no 5K niby, no tak sobie. Jeżeli im się nie uda, pożegnamy ich. Lewy oszukany przez Hobbita z Argentyny? Znajdą się na drugim miejscu w grze. Szkoda gadać. Tutaj zieloni, którzy mimo że dużo pieniędzy włożyli do puli, no to nie udało się kupić tego pytania. Która ryba w znanym powiedzeniu wije się zręcznie i sprytnie? Co?
wiedźmy, zawsze się wywija. To jest pretynie blisko. Ale w jakim powiedzeniu znanym? Weź to powiedzenie powiedz. Wijesz się? Wijesz się? Jak? Tupę nie wiem. Wijesz jak piskosz. Tak. Węgorz? No i tak i tak gramy wam. Co by nie było. Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. Wydaje nam się, że tu chodzi o piskorza. Wije się jak piskorz. Tak jest! Kurde, dupa, ty nie ogarniam tego rybnego świata. Już rybny świat jest porypany. Dwa pytania do końca tego etapu. Nie wiem, co to za gra, Tirigi. Nie widziałem, jak grał Gucio w tą grę. Nie wiem, która to jest. Polskie seriale. To nie lejąc, ale racja, no. Pasowałoby. Rozpoczynamy licytację. Biorę kiepscy. 200 złotych z konta każdej drużyny i słucham państwa. Jak lagi? Normalnie działa. Zieloni 500. Rzuci... 600 po raz drugi, rzuci 700 niebiescy, proszę. Rzuci 800. Rzuci 800. Czytanie atlasu ryb. Rzuci 200, zieloni, dawaj. Kurde, ale gówniana gra, bo nikt nie ma dużo i nikt nie wyeliminuje mistrzów. Dobrze, zieloni, to panie Tomaszu. Widzę, że nabrał pan wprawę w kilku nieudanych licytacjach wcześniej i teraz bardzo dobrze. Siema, Sparta. Sąsiad znów bił żonę w nocy i się nie wyspałem. Tak jest. Powiem ci tak, psa bym nie skrzywdził, ale elfa bym... Jeżeli nie, to was pożegnamy, ale jeżeli się uda, to znajdziecie się tuż za żółtymi, którzy będą mieli 600. A jeszcze jedno pytanie do końca, także nawet szansa na wejście do finału przed wami. Polskie seriale. Spójrzcie państwo na ekran. Noga mi gnije. Ja bym nawet córeczce dał na imię Mariotka. Co jest? Ja też się w niej kochałem. Ja jak się kocham? A ja to nie? No to zdrowie Marioli, nie? Zdrowie Marioli. Zdrowie. Mariola, co usta słodkie masz jak kola. Już nie chodzi do przedszkola, tylko tańczy rock and roll. Cześć chłopaki. Ty, ona ma 13 lat? Jak nazywają się aktorzy biorące udział w tej scenie serialu Świat według Kiepskich? Proszę wymienić co najmniej 4 nazwiska. Paskalska. Ferdek. Grabowski. To jest Paskalska, Grabowski. Ferdek. Wąski. Kto jeszcze? Kiepski. Pan grał, to ten kto? Jak się wychodzi? Ten po prawej Grabowskiego, ten po lewej Grabowskiego. Ta za Grabowskim. A nie było tam Waldusia? Kogo? Waldusia, nie. No co ty pieprzysz? Albo odpuścić. Zmieszaj się. Jak weźmiemy w trzecie? Co, przyblokujemy te facie? Ale jak nie? Wąski. Papa. Papa. Nie znamy odpowiedzi. Znamy tylko dwie osoby, no niestety nie cztery. Jakie dwie? Kaja Paschalska i Mikołaj Grabowski. Andrzej Grabowski. Mikołaj. A jeszcze mówiliście o kimś? Czy mi się wydawało? A nie mówiliście... Adolf Hitler. Ale mówiliście, czy nie? Nie. To może ktoś z innej drużyny tak powiedział? Ale to i tak byłoby trzy. Czyli Kaja Paschalska, Henryk Gołębiewski, Sławomir Sulej i Krzysztof Kiersznowski. I oczywiście Andrzej Grabowski. Przykro mi bardzo. Do domu, on. Nie udała się ta zagrywka, wabank. Dziękujemy bardzo. Papa.
Ciężkie pytania. Kurde, sami znani aktorzy, ale z rula, nie z nazwiska. Pożegnaliśmy zielonych, żółci mają 6100, prowadzą niemieccy 3900 zł. Ale uwaga, do puli ostatniego pytania w tym etapie przechodzi 5000 zł. No czterech dużo. Czterech z pięciu tam, co było. Losuje ostatnią kategorię w tym etapie. Kto wygra? Żółci? Literatura światowa. Rozpoczynam licytację, biorę 200 zł z konta każdej drużyny i... Słowa państwa! Rzucić czy nie więcej rzuci? Moment, niebiescy. Tak szybko obaj panowie... Oho! Nie wiem po prostu, kto krzyknął. No i co? Na wszelki wypadek sprawdźmy, jak to było, żeby uniknąć błędu. Nie, on 700 państwa! Rzucić czy nie więcej rzuci? Tak więc jak widzieliśmy w trakcie... Nie wiem nadal, nie wiem. Żółci 3900. Aha. Nie mam pojęcia. Panie Łukaszu, ale jak pan dobrze widział w trakcie tego materiału powtórkowego, pan krzyknął 3900, 3900, razem 7800. Nerwy. Dobrze, tyle nie macie, co teraz? Wiadomo, won? Nie, no 3900. Nie, no chodziło o 3900 po prostu. A jak dwa razy, to 7800. No przecież nie można się przelicytować. Słucham? Słyszałem? Nie można samego się przelicytować podobno. Ale sprytnie, dobrze. O ty w dupę. Podpowiedzi nie kupisz już. Jeżeli żółtym się powiedzie, wejdą do finału. Nie wiem, co on powiedział, Luigi. 300 zł. Ale jeżeli im się nie uda, to... Lepiej, uwaga, żeby niebiescy, bo więcej mają. Wejdą nie, czekaj, nie więcej. Mając na koncie 12 800. Nie, więcej. Nie. Co ma więcej? Oto pytanie. Za chwilę dowiemy się, kto będzie rywalizował z mistrzami w finale naszej gry. Kurde, oko mi wyschło. Skąd pochodzą tytułowe Wesołe Kumoszki w komedii Szekspira? Ja pierdzielę w dupę. Nawet nie wiem, co to znaczy. Z Rosji. Odpowiadamy na pytanie. Z Windsoru. Wesołe Kumoszki z Windsoru. Co na to, mistrzowie? Zgadzamy się. Tak jest! Co? No i świetnie. Warto było tu wykazać się refleksem w czasie licytacji, ale wcześniej sprawa niebieska. Bardzo państwu dziękujemy. Ostro graliście, wysoko licytowaliście. Coś tam wygrali, nie? Lepiej niż nie z zerem, nie? Nie wy odpowiadaliście na ostatnie pytanie. Wygraliście u nas 3700 zł. Dziękuję, gratuluję. Bo było coś takiego perca. 120 będzie łącznie. Natomiast żółci, no dzięki... Refleksowi pana Łukasza. O 2 złote. Perse w dupę. Do finału ze znakomitą kwotą jak na początek finału. 11 300 zł. Gratuluję. O 2 złote ludzie będą wchodzić. Kurde, jaki Joker. Ja pierdzielę. Co jest? Z mistrzami spotka się drużyna żółtych. Żółci mają na koncie 11 300 zł. O 1100 zł więcej niż mistrzowie, co bardzo dawno się nie zdarzyło. Na ogół te drużyny, no, które wchodziły coraz do lepiej. Finału, miały po 7-8 tysięcy, prawda panowie? Tak. Już dawno nie było takiej sytuacji. Po raz pierwszy od paru odcinków jest właśnie no, drużyna, która ma więcej pieniążków na starcie niż my, także... Będzie zacięta walka. Zacięta walka. Startujecie oczywiście z lepszej pozycji, macie więcej pieniędzy. Z drugiej strony mistrzowie no, są mistrzami i mają doświadczenie w licytacji i w grze. Nie mają szans. Macie jeszcze jeden bardzo poważny atut, mówię o drużynie żółtych, charyzmatycznego przywódcę, pana Łukasza. Co? Tak.
Ha? Już bardzo mocno licytuję. Panie Łukaszu, niech pan powie, pan lubi hazard? Bardzo, bardzo lubię. To jest moja pasja. Tak właśnie myślałem. A ma czaj! Lubi hazard? Bardzo, bardzo lubię. To jest moja pasja. Tak właśnie myślałem. Pasja? A ma hazard? Śmiało? No różnie bywało. Czasami do przodu, czasami do tyłu. Gdzie pan grywał? W zakładach bukmacherskich sportowych. Grywam często. A proszę często bardzo, nagle. Tutaj, bo no wszyscy obserwują, coraz bardziej się przyznaje. Jak odważnie pan gra. To oczywiście tak, że będzie atut waszej drużyny. Wyjdzie witamy, na to, że on ma nóż na gardle i daje się wszystko, żeby wygrać i tak przegra z zerem i po programie mu głowę ut... Utych w finale. Nieważne. Każdy jest równy. Mistrzowie wchodzą do gry mając 10 200. Tak, on powiedział, że hazard to jego pasja. Przeszłoby to w dzisiejszych czasach? Panowie, jakie wnioski wyciągacie z gry żółtych po pierwszym etapie? Drużyna żółtych to młoda, przebojowa drużyna z hazardzistą w składzie i z ładną panią. I myślę, że mają spore szanse na zdecydowanie nas. Witamy w finale mistrzów. Chyba mistrzu chce kartę zdobyć. Losuje pierwszą finałową kategorię. Trzeba będzie się w młynie spotkać. Historia sztuki. Oho. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. 300. 300 mistrzowi. Rzuci 400. Rzuci 400. 400 po raz pas. Drugi, 400 po raz trzeci. 700 złotych puli. Ja widziałem jak to leją? Kiedy przeczytałem kategorię, sądzę, że nie chcieli grać z tej dziedziny, tak? No tak nie. No tak. Czyli przypadkiem Manork. Łukasz najłatwiejsza taktyka, wiesz? Oto pytanie, historia sztuki. Bez jest trudniejszy. Dzieło plastyczne będące celowym naśladownictwem innego stylu lub kierunku. Co? Innego stylu? Nie wiem. No nie plagiat, to jest... Imitacja? Imitacja ma jakiś punkt. Tylko to mi przypomina, że... Plastyczny? Nie. To jest, wiesz... Ale to jest jakiś styl, imitacja jakiegoś stylu? Nie, to nie jest konkretne. Nie, to musi być jakieś słowo mało używane pewnie. Replika? Nie. Imitacja. Ja słuchałem, co mówiliście i naprawdę bardzo żałuję, że nikt nie wierzył panu Grzegorzowi. Co pan mówił? Co pan mówisz? Pastisz? Pastisz, tak. Pastisz. Pastisz. Tak więc 700 zł przychodzi do puli następnego pytania. Ichy. Ci mają 10 900, a 1000 zł mniej mistrzowie. Światowa muzyka rozrywkowa. Ja pierdzielę te kategorie dzisiaj. To taka sraka. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. 500. Mam 500. 600. Mam 600. Rzuci 1000. Rzuci 1000. 1000 po raz drugi. 1100. Mam 1100. Kurde ty, do ci... Uja! Bardzo ostro. Do ciny? O ja pierdzielę w dupę, ty. Pewnie by lecieli też po bankcara. Mistrzowie grają o wszystko. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 13 100 zł i obejmą prowadzenie w finale. Ale uwaga, jeżeli im się nie uda, to w ich 19 programie oby, Linar, to oby. Zakończą grę, zakończą przygodę w awanturze o kasę. O 7? Wszystko na jedną kartę. Zresztą mistrzowie znani są z takich decyzji. Spójrzmy na ekran. Jak nazywa się ta wokalistka? No nie mam pojęcia, kto to jest. Sasza jaka? Nie,
wyszło? No ja nie wiem, czy to było. Nie znam tej mordy, wiecie? To jest piste proste. Ej, nie cenzurują takiego słowa? 2000. Dziwne troszkę zdjęcie, ale nie dawaj sobie. Czwartym? Okej, opróbujmy się. Nas. No nie ma nic. Tych Spice Girls. Odpowiedz. Może masz jakieś pojęcie? Kuba, co? Jednak konsumuje. Co ty piszesz? Pierwsze co mi da powiem. No, co powiedzą? Z jej głęboko w oczy, co mogę powiedzieć, wiesz. Czas minął, proszę odpowiedź. Szereg, to odpowiadam. Odpowiadamy. Co prawda zdjęcie jest troszkę... Zniekształca twarz, tak powiem. Ale odpowiemy, że jest to Britney Spears. Często o niej myślałeś za młodu? Do tej pory zarobili w awanturach o kasę 232 402 zł. 6 samochodów. Ale podkręca. Czy teraz zakończą grę? Żółci? Wydaje mi się, że dobrze odpowiedzieli. Dobrze. Tak jest! Kurde ty. Widzowie, to jej piosenka była w Kung Fu Pandzie? Pan Dariusz od początku stawiał na Britney Spears, tak? Tak, tak. Natomiast reszta była tutaj niepewna, ta? Czy to jest to. No, ale szkoda ryja szczępić, ty, ja jej bym nie rozpoznał. Czyli tak, ona ma pomalowane oczy i blond włosy, zapamiętam. Kurde, już się pamiętam. Witam, Quinto. Witam. Idealnie, bo zarabia się. Siema, Rukaszu. Była łysa? Witamy ponownie w awanturze o kasę. Przed przerwą reklamową mistrzowie nam dostarczyli dużych emocji, ponieważ zagrali o wszystko. Mały włos. Nie zakończyli gry, ale udało się dobrze odpowiedzieć na pytanie. Są z nami, na koncie mają 13 100 zł, a żółci, którzy jeszcze przed chwilą prowadzili w finale, mają 8400. Żółci, no już raczej szans nie ma, nie? Wielka różnica, bywały dużo większe. Cztery pytania do końca. No ale to są mistrzowie. Siema, Opl. Kategoria Światowa Muzyka Rozrywkowa. Znowu to samo gówno w dupę, no. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. Rzuci 400. Rzuci 400. 500. Random Bruce kraje się do Remka. Mam 600. Pijany. Rzuci 1000. Przemyśl się nie gapi jak creep na ludzi. 1100. Rzuci 1500. Mam 1500. No. 1600. Mam 1600. Co dalej? O, daj spokój. Blok? Blok? Oni babank pójdą teraz. Babank, babank, babank. I 2100 zł po raz. Po co? Po co on przed za dwa? Ale debil żółty. No, panie Łukaszu, dlaczego nie poszliście babank? Kolega mi pozwolił. No, ale kto decyduje tutaj? Kolega za jaja go chyba trzyma. Czego ty się boisz? Ty jesteś kapitan. Ale to była sytuacja po prostu jak na talerzu. Trzeba było, było już tak wysoko, że trzeba było iść w no ta. I albo wygrać i grać o bycie mistrzem, no albo odejść z gry. Ja po prostu się bałem, że było ostatnio bardzo łatwe pytanie z światowej muzyki rozrywkowej, że teraz będzie trudne. Tak na zmianę. Komputer losuje pytanie. Ale hazardzista! Ej! Ja pierdzielę, ty! No mówił, że jest hazardzistą, ale no w dupę. Ja i to się na życie nie przekłada? Sam powiedział, że jak było łatwe, to teraz musi być trudne. Tak jest. Bez sensu to zrobiłeś. Trzeba było iść wabank, po prostu. Panie Dariuszu, prawda? Typowy hazardzista, ja pierdolę. W by pan poszedł wabank. Od razu. Jasne, że tak. No i hazard chyba nie oddaje. Jeżeli nie odpowiedzą, to oczywiście 400 przejdzie do puli następnego pytania. W którym roku odbył się pierwszy festiwal muzyki w Woodstock? Czekaj, napisz mi w 80... 69? O kurde, myślałem, że w 80 którymś.
nie wiem, piątym. A oni wiedzą, jeżeli taka jest odpowiedź. Się kłócą tempaki. Czas minął, proszę odpowiedź, panowie. Panie Dariuszu, proszę odpowiedź. No więc Woodstock się w roku 1969. Mistrzowie mają taki zwyczaj, że każdy pisze odpowiedź na kartce, potem porównują. Panie Dariuszu, co pan napisał? 68. Pan Jerzy? Ja nie byłem pewny. Co pan napisał? Nic nie pisałem, bo nie pan Jakub? Ja napisałem 75, ale potem mi się skojarzyło, że w 99 był drugi koncert. A pan Bartłomiej? 69. Jedyny pan Bartłomiej miał rację. 69. No, jak zawsze, on ich tak keruje, brudasu. Tak więc 4100 zł trafia na konto drużyny mistrzów i mają teraz 15 000. Bartłomiej. Na początku Sigma. Przewaga była żółta. Bartłomiej i kapitan. 1100 zł, zobaczcie, teraz mają 6400, czyli mistrzowie już mają dwa razy tyle co oni. Nie na próżno są mistrzami, potrafią wyciągać pieniądze od przeciwników. Żydge. Sami tego doświadczacie. Mieliście trzy różne wersje, bo pan Jerzy nie napisał. No to właściwie dlaczego wygrała tak, tutaj wersja pana Bartłomieja? Bo jest najmądrzejszy. Drugim koncertem Woodstock, który odbył się w 99 roku, tak mi się wydaje. No a no i pasowała tutaj 30. rocznica. Po prostu, mistrzowie. Jerzy w 1 na 1. No tak, ale on chyba często przegrywa 1 na 1. Bo jak już usiądzie, tego nie odkupują nigdy. O ja pierdzielę w dupę. Boże, jakie kategorie. Ja pierdolę. Słucham państwa. 300. 300 mistrzów. Rzuci 400. Rzuci 400. 500 mistrzów. Ty, dalej ciągną? 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Ci to już chyba zbierają na kasynko. Jednoręki bandyta będzie obrabowywany. Z którą reprezentacją Polska rozegrała pierwsze oficjalne spotkanie międzynarodowe 18 grudnia 1921 roku. Co? Skąd on to wie? Nasz ekspert. Reprezentacja Węgier i Polska przegrała wtedy 1-0. Rewelacja! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Pan Bartłomiej nawet pamięta wynik pierwszego spotkania reprezentacji Polski. 18 grudnia 1921 roku. Doskonale. 900 zł trafia na konto drużyny mistrzów. Typo, 15, piłka nożna jest taka ważna. Wyobraź sobie tamte czasy. Ledwo się Polska zryspiła i już w gałę grać chcą. Rozumiesz to? Ludzie do siebie na granicach strzelali, a ci tylko o gale myślą. A żółci 6 tysięcy. Wyobraź się sobie. Dwa pytania do końca gry. Ale co no? Ale ty spory pane. Jeden. O, Jerzy. Nie zostaje mi. Chciałeś zabawę, mam zabawę. Chciałem, nie idziesz na pojedynek. Powiedziałem od razu. Nie, idziesz na pojedynek. Nie, nie idę. Nie chciałeś zabawę, mam zabawę. Nie idziesz na pojedynek. Powiedziałem od razu. Nie, idziesz na pojedynek. Nie, idę. Idzie się, Cześć. Proszę, aby teraz drużyny wytypowały po jednym przedstawicielu. Najpierw żółci. Karol idzie. Proszę ja panie Karol, zapraszam. Oj, będzie kopany kolega w GTA. Kto w tym pojedynku będzie reprezentował mistrzów? Na specjalista od przycisku, Jurko. Proszę. Jerzy.
Już wiemy, kto gra, a ja teraz biorę z kąta każdej drużyny. Test soku pomidorowego robiłem. Smakuje jak pomidorówa, ale spoko nawet. No dobry jest, dobry. Do puli tego pytania, więc 1000 zł w puli. I wybierzmy teraz kategorię. Juri Bojka. Panie Karolu, którą mamy skreślić? Fizykę. Nie będzie fizyki, panie Jerzy. Film polski. Nie będzie dobrze, filmu polskiego, dobrze, panie dobrze. Karolu. Biologia. Nie będzie biologii. Panie Jerzy. Piłka nożna. Dobrze, dobrze, piłka, dobrze. Muzyki klasycznej. Proszę bardzo, nie będzie również muzyki klasycznej. Historia powszechna. I nie będzie historii powszechnej. Ja pierdolę. Męską dziedzinę motoryzację. Oto pytanie, który z panów wie naciska przycisk? Jeżeli odpowie prawidłowo... No i pewnie źle jest, bo on ciągle przegrywa 1-1. Jeżeli się myli, siada na ławce rezerwowych. Jakiej marki są następujące modele aut terenowych? Wrangler i Cherokee. Wie? Pan Karol, proszę. Marki Jeep. Tak jest! A, tyle? No i Jerzy jak zwykle przegrał 1-1 i go nawet nie będą pytać, za ile odkupić klasik. Karol, gratuluję, wraca pan do swoich 1000 zł. On robi, on właśnie zawsze przegrywa 1-1, zawsze. Ja nie wiem, czy on chociaż raz wygrał. Kapitan wygrał, jak poszedł. Ale on to nie wiem. Pytanie do końca gry, które rozstrzygnie wszystko. Klasik. Czarna skrzynia. Tak, nie, dobra, żółci powinni wabank pójść. Już i tak przegrali. Oto czarna skrzynia. Nie wiemy, co tam się znajduje. Różne rzeczy tam bywały. Bywały kluczyki do samochodów, nawet kiedyś cztery no jednej tak, skrzyni. Persa, racja. Bywały ogórki kiszone, bywały złotówki, no. Inne sumy pieniędzy. Nie wiemy. Czarną skrzynię. Ostatnio chyba było 15K, nie? Że była piątka i dycha potem od razu wyjął. Tak jak pytanie. Proszę bardzo, ile kto da za czarną skrzynię? Biorę po 200 zł na początek i słucham dalej. 300. 300 mistrzowie. Rzuci 400. Rzuci 400. 1000. 1000 zł. 1000 po raz drugi, 1000 po Boże, raz. Boże, mistrz jaki pewny. Trzeci. Po co? Za 500 by kupił. Tak, Quinn, to dzisiaj para. I wczoraj jakieś widziałem. A rzuci 6100. Ale jak masz, to możemy obejrzeć zaraz. Przed zakończeniem finału i po tym. Potem otworzymy czarną skrzynię, dowiemy się, czy warto było dać 1000 zł. Warto było, warto. Ale mógł za 500 kupić, szczerze. Filozofia i religie. Widziałem z creepem, tu jest tak porypany szok. Rozpoczynam licytację, 200 zł od każdej drużyny i słucham badawca. 300. Mistrzowie 300. Rzuci 400. Rzuci 400. 500. Mam 500. Co 10 aut. A, spokój. Rzuci 600. Mam 700. Ty w dupę kapucynie pieprzony. Vampiry. Ostatnia odpowiedź mistrzu. W tym programie filozofia i religię. Posłuchajmy pytania. Jakie miano zyskiwała w Indiach wdowa wstępująca dobrowolnie na stos? O kurda. Z ciałem męża. Ja pierdziele, ale porypane pytania. 100% nie wiem. Czy on wziąć podpowiedź, może to będzie skończyć. Sati? Nie wiem. Męczennicza? Tak? No możesz odpowiedzieć. To jest to palenie, to jest sadia. No to miano dać inną inaczej. Daj mi podpowiedź. Daj mi podpowiedź na przemysł. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić do tego pytanka podpowiedź. Proponuję, za 500? Pierwsza kwota... 300? 200 zł. 500. 300 zł. 400 zł. Proszę bardzo. Wyłudził. Parvati, Sati. No jest Sati. Devi. No to powiedz. Nie widziałem, Queen, to możesz podesłać, Zara.
Faniaków. No myśleliśmy tak wcześniej już. O, programy. Nasza odpowiedź to Sati. Zastanawiałem się, po co tracicie pieniądze na podpowiedź. Od razu widzieliście, Sat. Kurde, oni wiedzą wszystko. Ja pierdziel. Ja pierdziel. Fantastyczny wynik. Tylko za dzisiejszy program 14 200 zł. Gratuluję. Ładnie wydoili, ładnie. Panie Jerzy, proszę wrócić do swoich. Teraz do podsumowania na końcu otworzę skrzynię, także czekajcie państwo, ciekawe co tam jest. Żółci, z bardzo dobrą kwotą weszliście do finału. Mieliście więcej niż mistrzowie, no ale po prostu to pewnie co wyciągnęli z was co mogli i kończycie grę mając 5,5 tysiąca. Czytują jak szakiści z wibratorem? Natomiast teraz czas na podsumowanie mistrzów. Jeszcze raz przypomnę. Tylko dzisiaj 5,5 na kasyno. A we wszystkich 19 programach Awanturo Kasę wygraliście do tej pory 246 602 zł i 6 samochodów. Porypane to jest. Naprawdę dużo, nie? Czas na czarną skrzynię. Nawet tutaj no i ogórka. Mocno nie licytowali, pozwolili mistrzom kupić czarną skrzynię za 1000 zł. To jest salon będą otwierać. To mało, jeżeli ogórek czy złotówka, to drogi ogórek. Co to było ostatnio, kiedy licytowaliście? Dwa auta będą, no. Ostatnie skrzynie dwa auta. Za ile kupiliście wtedy? A samochód był? 1300 zł daliśmy. 1300 zł. Tak. Dzisiaj daliśmy 1000 za. Za właśnie, za co? Będą za dwa auta, dwa auta. Z warzywkiem. Z ogóreczkiem. Koperta. Dwa auta, bo chcą da. Polsat zda, no mówią. Ale na ile nieźle? Auto już widać. Bardzo dobrze. Będą dwa? Będą dwa? Będą dwa? Nie ma. To muszą dalej grać. Mistrzowie. Nie ma się mówić. Taka jest gra. Proszę państwa, absolutny rekord. Nasi mistrzowie zagrają w następnym. Ja pierdziel, jaki oni mają wynik. W sumie wygrali 246 602 zł. A dzisiaj wygrali również 7. samochód Awanturo Kasę. Ja pierdzielę w dupa. Ale wyobraź sobie, że Polsat ich ratował kilka razy, bo im się to opłaca. Widzisz coś takiego w tamtych czasach, to ty z 10 telefonów wyślesz SMS-a. Z różnych numerów. 7643 w treści wpisując swoje imię i nazwisko. Może to właśnie wy pokonacie naszych mistrzów. Ja pierdzielę w dupa. Nie masz telefonu? To pocztą. A ci do kasyna już? Ci już do kasynka już. Pomnożyć. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.